Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszą moją gościnią jest Kasia Ubysz z firmy LiveChat, gdzie pełni stanowisko Recruitment Marketing Managera. Cześć Kasia. Cześć Adrian. Bardzo, bardzo naprawdę się cieszę, że udało Ci się nas dołączyć. Kasia, zacznijmy może tak o trochę standardowych takich pytań. Jakbyś mogła nam powiedzieć tak naprawdę trochę o swojej ścieżce rozwoju, ścieżce takiej kariery tak naprawdę. Czym tak naprawdę teraz się zajmujesz, jakie miałeś doświadczenie, gdzie je zdobywałaś? Tak. Nie wiem, czy starczy nam czasu, bo jest to bardzo długa historia. Ja jestem tak zwanym T-shaped marketerem, czyli posiadam umiejętności z różnych dziedzin marketingu i zdobywałam je właśnie w przeróżny sposób. Ogólnie zaczynałam gdzieś w takim PR-ze, trochę organizacji eventów. Później przeszłam do pierwszej agencji social mediowej i gdzieś kręciłam się właśnie blisko zarządzania social mediami. Z tego przeszłam do contentu, a następnie do takiego marketingu, marketingu jakby PR-owego przez marketing skoncentrowany na dotarciu do klientów. I właśnie w mojej ostatniej pracy Droids & Royce skupiałam się na marketingu nastawionym na generowanie leadów, na dotarcie do klientów i współpracy mocniej ze sprzedażą. I tam tak naprawdę dużo takiego technicznego marketingu poznałam, czyli SEO, wszystkie takie optymalizacje, automatyzacje procesów. Także to było bardzo fajne. I przy okazji przez te prawie 5 lat, które tam byłam, wspierałam zawsze promocję rekrutacji. Nie było tam osoby odpowiedzialnej za to. Mieliśmy bądź nie mieliśmy jakby zespołu HR-owego i to zawsze gdzieś u mnie leżało w moim zakresie obowiązków. I coraz bardziej to lubiłam, tak? Bo to jest pracując w software house'ie. Efekty marketingu masz po, nie wiem, kilku miesiącach na przykład, bo klient musi podjąć bardzo dużą decyzję, czy podejmie współpracę z agencją, czy nie. A promując oferty pracy, te efekty masz na drugi dzień na przykład, bo ktoś wyśle tobie CV, więc dla mnie to była fajna odskocznia. No i pod koniec mojej przygody właśnie zaproponowano mi, żebym przeszła na pełen etat do teamu People i przekuła te umiejętności, które mam właśnie w zdobywaniu leadów i klientów na zdobywanie kandydatów. I to jest bardzo fajne podejście. Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi w marketingu rekrutacyjnym, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, żeby myśleć o rekrutacji jako o produkcie i usłudze. I teraz przyszłam do LiveChata, gdzie właśnie pomagam w tym zakresie i też gdzieś powoli dotykam klimatów employer brandingowych. Okej, okay, super, super, bardzo, bardzo fajna ścieżka. Natomiast właśnie ten marketing rekrutacyjny, no to jest nasz główny temat dzisiejszej naszej rozmowy. Jakbyś mogła tak na początku ogólnie powiedzieć, czym tak naprawdę jest marketing rekrutacyjny? Wiemy, że mamy marketing, zespół marketingu, który od czegoś jest, zespół rekrutacji od czegoś jest. Często mamy też jakieś na przykład, nie wiem, zespoły ebowe, które trochę łączą te dwa obszary. I jeszcze mamy też marketing rekrutacyjny, który nie jest jeszcze aż tak w Polsce popularny, nie? To nie jest jeszcze aż tak dużo tego jeszcze nie ma. Więc czym tak naprawdę jest marketing rekrutacyjny? 40 minut. Bardzo dobre pytanie. Okej, żeby było szybko. Nie. Ja jestem z tego obozu, który twierdzi, że marketing rekrutacyjny wspiera mocno employer branding w dotarciu do właściwego kandydata we właściwym czasie. I to jest taka moja definicja, którą ja się lubię posługiwać. Wydaje mi się, że marketing może bardzo dobrze wesprzeć właśnie działy rekrutacyjne, ponieważ wykorzystuje już dobrze opracowane techniki, dobrze znane jakby narzędzia marketingowe do tego, żeby właśnie dotrzeć do właściwych ludzi. I tutaj Mick Griffin ostatnio mówił w podcaście fajną rzecz, że działy HR-owe to są takie działy sales marketingowe 10 lat temu i we mnie to uderzyło, że to jest to i jakby my się bardzo dużo możemy nauczyć od marketingu i od sprzedaży i od tego, gdzie oni w tym momencie są i wydaje mi się, że to właśnie idzie w tym kierunku. Także marketing rekrutacyjny jest świeży, jest mało osób, które się tym zajmują, ale to
będzie coraz bardziej powszechniejsze takie podejście, że hej, wykorzystajmy to, co już ktoś potrafi, do tego, żebyśmy naszą pracę usprawnili i żeby po prostu jakoś się wybić na tym rynku, który jest bardzo konkurencyjny teraz, prawda? No jasne. No na pewno jakby to jest też, ta linia też nie jest do końca taka, linia podziału nie jest do końca jasna pomiędzy EB i marketingiem rekrutacyjnym, nie? To jest takie trochę jeszcze takie płynne. Możemy mówić oczywiście pewnie o EB bardziej o jakichś takich długofalowych strategiach, o całym budowaniu no, marki pracodawcy i tak dalej. Pewnie marketing rekrutacyjny odrobinę bardziej jest takie instant action mamy, ale może się mylę. Może jakby jaką ty widzisz różnicę pomiędzy działaniami EB-owymi a marketingu rekrutacyjnego? Okej, okay, to fajnie ostatnio gdzieś to określiłam, że jakby można robić EB bez marketingu rekrutacyjnego i w drugą stronę, ponieważ jeżeli zrobimy fajną kampanię employer brandingową, na przykład super wideo i je wypuścimy w świat, no to możemy liczyć na to, że to będzie viral i się sam poniesie i trafi do tego naszego kandydata, tak? Ale jeżeli mamy marketing rekrutacyjny za tym wideo, to na pewno trafimy do tych kandydatów, do których chcemy trafić, tak? Wykorzystamy wszelkie techniki marketingowe, żeby to wideo dobrze rozdystrybuować. I to jest jakby kwintesencja tego. I w drugą stronę, możemy robić świetne kampanie targetowane do kandydatów i trafimy tam, gdzie chcemy, do tego, do kogo chcemy, ale jeżeli ten człowiek przyjdzie do nas i nie mamy zbudowanej strategii employer brandingowej, czyli materiałów, gdzie kandydat się dowie o nas, poczuje, kim tak naprawdę jesteśmy, no to te kampanie też nie do końca mogą działać. Także ja lubię o tym myśleć, że nie ma czegoś takiego podziału długoterminowe, krótkoterminowe, tylko że to jest wspierające się. I jeszcze co ważne dla mnie, to w tym ekosystemie bardzo ważny jest zespół rekrutacji i to jest tak naprawdę najważniejszy zespół, bo wiesz, co z tego, że wygenerujemy dużo fajnych CV, jeżeli później zespół rekrutacji ich nie przerobi, tak? Jeżeli ich komunikacja nie będzie taka, jaka nasza komunikacja employer brandingowa, jeżeli kandydaci po prostu podczas procesu rekrutacyjnego stwierdzą, że dobra, tutaj mówicie coś, a tutaj jakaś rekruterka przyszła i mówi coś innego. Także wydaje mi się, że warto myśleć o employer brandingu zaczynając od swojego zespołu rekrutacji, od komunikatów, które dajemy właśnie kandydatom, później na tym budować strategię employer brandingową EVP i to podeprzeć marketingiem, żeby dotrzeć tam, gdzie chcemy dotrzeć. Okej, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to fajnie się uzupełnia wszystko, nie? Czyli nie ma sensu tworzyć tak. tego podziału, jakby co jest czym, ale faktycznie spojrzeć na to jakby jako takie dodatkowe narzędzie, które nam pozwala dotrzeć do kandydatów. Zdecydowanie tak, zwłaszcza jeszcze tylko ci, przepraszam, że przerwę, ale nie wszyscy mają zasoby, żeby tworzyć takie ogromne zespoły, tak? Jakby niektóre firmy mają jednego rekrutera i nie mają kompletnie planów na to, żeby zatrudnić kogoś od EB i marketingu, a więc też żebyśmy nie myśleli o tym, że musimy od razu stworzyć zespół employer brandingowy, zespół marketingu rekrutacyjnego i ogromny zespół rekruterów, żeby to wszystko działało. Wiadomo, to będzie super, ale możemy równie dobrze mieć tego jednego rekrutera, z którym będzie współpracował marketingowiec, tak jak ja robiłam przez tyle lat i to działało. I do tego na przykład jeszcze kogoś, kto ma taki pociąg do brandingu i do PR-u, kto nam pomoże po prostu wykuć komunikaty. Także wszystko jest dla ludzi. A jak wygląda tak naprawdę też jakby struktura trochę organizacyjna tych waszych zespołów? Bo jakby zakładam, że może sobie być zespół typowo marketingowy, który zajmuje się marketingiem produktu, jakim jest LiveChat i innymi produktami. Jest zespół rekrutacyjny. Jakby, gdzie ty jesteś? Jakby, czy jest ogólnie jakiś zespół people and culture, czy coś takiego i tam mniej więcej są właśnie, jest rekrutacyjny zespół, jesteś ty, jest EB. Jak to wygląda może u was? Tak. Ja zostałam zatrudniona do zespołu rekrutacyjnego i to jest też ciekawa historia, że ja się rekrutowałam do jako employer branding manager. No ale w trakcie rekrutacji po moim zadaniu wyszło, że jakby mam zdecydowanie silniejsze umiejętności marketingowe i oni uważają to za atrakcyjne, więc zatrudnili mnie do zespołu rekrutacji, który jest w zespole people. I ja tak jedną nogą jestem tutaj, a drugą nogą jestem właśnie bardzo blisko naszego product marketing zespołu, tak? Czyli właśnie marketerów produktów, bo mamy ich cztery,
I dlaczego jestem blisko? Ponieważ chcę się od nich uczyć, tak? Ja chcę traktować Careers jako swój produkt własny, ponieważ to jest tak naprawdę bardzo blisko postawione. Jakby oni wszystkie swoje działania skupiają na tym, żeby znaleźć właściwego klienta i żeby on jakby kupił ich produkt, a ja swoje działania skupiam na tym, żeby znaleźć właściwego kandydata i żeby on zostawił nam CV. Więc to jest, myślę, bardzo fajne, żeby być blisko marketingu, żeby się uczyć, a jednocześnie bycie w zespole rekrutacji jest dla mnie ogromnie ważne, ponieważ wiem, co się dzieje, wiem, jakie są nasze potrzeby, wiem, jakie są nasze mocne strony. Jestem w rozmowach, gdzie właśnie ustalamy, co jest ważne z punktu widzenia organizacji, z punktu widzenia biznesu, bo to też jest mega ważne, żeby ten employer branding i marketing rekrutacyjny były blisko też biznesowych Celów. celów. Tak. Okej, no właśnie, czyli tak naprawdę też trochę jest tak, że z tego co rozumiem, LiveChat stworzył to stanowisko pod ciebie trochę, jakby wyszło w tak. trakcie rozmowy rekrutacji. Fajne, fajne uczucie pewnie, nie? Że jakby, tak, powiem ci, że to nie jestem wyjątkiem i bardzo często się tak zdarza, że może nie bardzo często, ale znam inne osoby, które też rekrutowały się na jedno stanowisko, a pod nie zostało stworzone inne, dlatego mamy dosyć długi i powiem, nie najłatwiejszy proces rekrutacyjny, ale on jest właśnie po to, żeby zweryfikować te umiejętności z jednej strony, a z drugiej strony ten culture fit, który jest tak naprawdę 50% rekrutacji właśnie na tym polega, żeby dopasować nas kulturowo. No i podczas tego wychodzi właśnie to, że na przykład ja nie mam umiejętności employer brandingowca jeszcze, tak? Chcę w tym kierunku iść i chcę się z tym szkolić, no ale nie oszukujmy się, jakby oni powiedzieli, że okej, musimy zatrudnić employer brandingowca, no to nie dostałabym tej pracy. Ale zobaczyli potencjał w tym, co mogę dostarczyć firmie i jak mogę wesprzeć w tym momencie, kiedy jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy rozwoju i to jest naprawdę bardzo fajne, tak jak powiedziałeś. Okay. Super, super. No fajne, fajne uczucie, nie? To na pewno. Znaczy, to też pokazuje, że jakby no LiveChat już jest też jakby dojrzałą organizacją, nie? No to jest duża firma. W sumie nawet nie powiedzieliśmy o tym, czym się zajmujecie, ale to za chwilę możemy do tego wrócić. Natomiast, okay. natomiast to też pokazuje tak naprawdę, że podczas tej rekrutacji no zobaczyli w tobie pewien potencjał właśnie w jakichś innych obszarach, których być może nawet się nie zastanawiali, że potrzebują, ale jakby też dokładnie. Wiedzą, że tak naprawdę to ludzie tworzą firmę, więc tak. Ten temat rekrutacji też mnie zainteresował, ale to pewnie z Anetą od was już bym sobie mógł pogadać bardziej o samym, zdecydowanie tak. samym procesie rekrutacyjnym, to już na inny temat. Ale wróćmy do tego marketingu rekrutacyjnego. Czyli tak naprawdę jesteś w zespole rekrutacyjnym i jak moglibyśmy nawet tak konkretnie pogadać o tym, w jaki sposób pracujesz, nie? Czyli nie wiem, macie jakieś na przykład, nie wiem, sprinty z zespołem rekrutacyjnym, spotykacie się regularnie i jakby planujecie sobie swoją pracę, czy jak to wygląda tak naprawdę, czy nie? Jak właśnie, jak wygląda twój dzień pracy? Takie standardowe, ogólne pytanie, ono jest bardzo różnie pewnie, ale mnie interesuje faktycznie, jak ta praca jest sformułowana, skonstruowana. Jasne. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak pracujemy w live czacie. Przy produktach. Pracujemy w PI-ach, które trwają 2,5 miesiąca i to są takie długie programy, które są bardzo dobrze planowane, żeby każdy wiedział, co robi i wydaje mi się, że to jest fajny okres czasu, żeby faktycznie coś już osiągnąć i zmierzyć i mieć tego efekty. I w tych 2,5-miesięcznych PI-ach mamy 5 sprintów dwutygodniowych. I piąty sprint jest sprintem innowacyjnym. On jest po to, żebyśmy mogli trochę odetchnąć od tego tempa tworzenia produktu i żebyśmy mogli skupić się na innowacjach, na naszych pomysłach, żebyśmy backlog trochę oczyścili albo skupili się na własnym rozwoju. A pozostałe 4 sprinty pracujemy mocno. I teraz rekrutacja jest jednym z tych zespołów, które nie pracują w sprintach ze względu na styl pracy, tak? Ciężko jest zaplanować, ile rekrutacji będzie w danym tygodniu, więc tutaj moją rolą jest takie troszeczkę połączenie właśnie tej pracy w sprintach, ponieważ ja zajmuję się też tym, żeby na przykład mieć zasoby marketingowe, kreatywne do tego, co robimy w rekrutacji, czyli jeżeli na przykład teraz zaczynamy program juniorski i potrzebujemy grafik bądź jakiegoś copy,
to ja jestem właśnie tą jedną nogą w marketingu na spotkaniach, gdzie planujemy sobie pracę i ja osobiście planuję, pracuję w tych sprintach, tak? Czyli ja wiem, kiedy się sprint zaczyna, kiedy kończy, kiedy musimy coś zaplanować i jakby pilnuję tego, żebyśmy zawsze mieli właśnie grafika, kontentowca dostępnego i żebyśmy razem współpracowali. Więc moja praca tak naprawdę jeszcze się klaruje, bo ja jestem w LiveChacie dopiero 2 miesiące, więc jakby nie ukrywajmy, że ja jestem w onboardingu cały czas i uczymy się tego, jak najlepiej tę rolę umieścić w naszej strukturze i jak właśnie powinnam pracować i to wychodzi w trakcie. Ale jeżeli miałabym teraz powiedzieć, to zdecydowanie marketing rekrutacyjny powinien pracować w tych sprintach i powinien mieć taki dłuższą na przykład strategię rzeczy, które chce się przetestować i które chce się sprawdzić, żeby po prostu mieć okresy czasu, kiedy chcemy nad czymś pracować, kiedy dajemy temu szansę zadziałać i kiedy to testujemy. No tak jak w marketingu, nie? Czyli jakby bierzesz Dokładnie. Pod uwagę faktycznie coś wytwarzasz, potem jak to puszczasz świat i potrzebujesz czasu, żeby zebrać dane i potem wyciągnąć jakieś wnioski, więc tak. Dokładnie. Natomiast no. Nawet na tym konkretnym przykładzie, o którym wspomniałeś, czyli ten program juniorski, który przygotowujecie, to zakładam, że to, nie wiem, jest taki pomysł na przykład w zespole rekrutacyjnym, czyli właśnie tam zespół stwierdza, że chcemy coś takiego uruchomić i wtedy jakby ty po prostu jesteś jakby częścią, w cudzysłowie, zasobów, który mówi, że będziemy potrzebowali wtedy tego, tego, tego i tego. I ty wtedy wiesz, że też musisz to ustalić jeszcze z marketingiem, żeby dostać takie, nie wiem, grafiki czy coś. Tutaj od razu już w mojej lampce, jakby wiesz, jakby zarządzania firmą się zapalać, tam nie ma jakichś takich konfliktów tak naprawdę, że zespół rekrutacyjny wymyślił coś, zespół marketingu jedzie swoimi sprintami, a ty nagle tutaj wjeżdżasz na białym koniu z informacją, że potrzebujemy jeszcze w międzyczasie czegoś tam, nie? Czy nie ma jakichś takich właśnie punktów konfliktowych? Wiesz, no to właśnie o to chodzi, że my teraz mamy na przykład dokładnie teraz jesteśmy w trakcie planowania kolejnego PI-a 17, który się zacznie w połowie października. No i mamy spotkanie, na których pitchujemy sobie te pomysły i mówimy, że słuchajcie, mamy taki pomysł, efekt będzie taki, chcemy dotrzeć do takich ludzi i potrzebujemy takich zasobów na tyle na przykład godzin. No i produkt i tutaj osoba odpowiedzialna za właśnie planowanie zasobów, no mówi, no okej, okay, dobra, to zobaczymy, czy będzie na to czas, ponieważ mamy na przykład priorytet Black Friday, Cyber Monday, tak? I, no i musimy się dostosować. Ale może ten program, na przykład ten program jest o tyle ważny, że robimy go z kimś razem z zewnątrz i on ma określone ramy czasowe. I to, co ja też jakby ze swoimi kompetencjami jestem w stanie dostarczyć zespołowi rekrutacji, to to, że mogę ich wesprzeć tak naprawdę w generowaniu materiałów. Ja mam background kontentowy, więc mogę napisać coś, mogę coś stworzyć, mogę jakby zaprojektować landing page, który tylko wtedy grafik jakby przerabia na nasz styl, tak? Więc myślę, że te kompetencje są bardzo potrzebne w zespole rekrutacji, ale nasze dziewczyny też świetnie sobie radzą, jakby to nie jest tak, że jak mnie nie było, to tam nic nie działało, tylko po prostu teraz wydaje mi się, że idzie to troszeczkę sprawniej i mają ten jeden dodatkowy zasób, którą mogą zrzucić tą właśnie marketingową część roboty i skupić się na tym, co właśnie oni najlepiej potrafią, tak? Czyli na pracy z ludźmi. Okej, okay, no to weźmy sobie nawet taki konkretny przykład, czyli rekrutacja, czyli zakładam, że macie potrzebę od jakiegoś lidera, żeby zatrudnić nowego programistę do zespołu przykładowo, nie? No tam sobie zespół rekrutacyjny rozmawia z hiring managerem, zbiera jakiś tam brief i tak dalej, przygotowuje. I mamy nawet przygotowane jakieś ogłoszenie i wtedy jakby to ogłoszenie trafia do ciebie, czy ty wspomagasz ich może właśnie w kontencie, bo jesteś, masz jakby background fajny, czy jakby gdzie twoja jest rola właśnie w takiej stricte rekrutacji? Dobra, to powiem to z perspektywy tego, jak pracowałam też w mojej poprzedniej pracy, ponieważ tutaj to dopiero ustalamy. Jesteśmy w trakcie redesignu naszej strony careers i tam jakby powstaną nowe procesy, ale tak jak ja widzę na przykład tę rolę, to dobrze jest, jeżeli ogłoszenie o pracę przejdzie przez właśnie osoby z backgroundem trochę kontentowym, żeby zobaczyć, czy nie zgubiliśmy tego clue, tak? Czyli tego, po co kandydat tak naprawdę przychodzi. Żebyśmy przeczytali to i sprawdzili, czy ogłoszenie jest napisane z punktu widzenia kandydata i tutaj podam bardzo fajne źródło. Wziąłem udział w kursie
Copywriting for Recruiters. Jest taka strona .com i jest tam kurs, który naprawdę bardzo fajnie porządkuje wiedzę o pisaniu ogłoszeń. I najważniejsza rzecz, jaką z tego wyniosłam, to właśnie, czy w ogłoszeniu odpowiadamy na pytanie, dlaczego kandydat, który robi dokładnie to samo u innego pracodawcy, miałby go rzucić i przyjść pracować dla ciebie. Jakby, no, tak. Myślę, wiesz, że 90% nie odpowiada na to pytanie. Dokładnie tak. Więc tutaj osoba z kontentowym takim backgroundem, fajnie, żeby na to zerknęła i też poprawnie opublikowała to ogłoszenie, tak? No bo możemy je po prostu wrzucić na przykład w WordPressa i niech ono sobie wisi, ale możemy też zadbać przy okazji o SEO, tak? Czyli natężenie słów kluczowych. Może jakimś sposobem wybijemy się na, nie wiem, drugą albo trzecią stronę w Google, bo pierwszej nie ma, jakby ciężko mówić, jeżeli mamy pracuj.pl, NoFluffa, Just Join It i te wszystkie inne portale, ale warto o to zadbać. Warto zadbać o to, żeby to ogłoszenie też dobrze wyglądało, gdy będzie szerowane, tak? Jeżeli na przykład aktualizujemy, zaktualizowaliśmy widełki albo ponawiamy je, to sprawdzić, czy grafika albo teksty, które są szerowane, czy one są aktualne. Także jest trochę takich smaczków też technicznych, o które warto zadbać, dlatego tutaj już dobrze, żeby ta osoba weszła. No i następnie mamy tak naprawdę kampanię promocyjną. Co my możemy zrobić, żeby wykorzystać i nasze zasoby, czyli naszych ludzi w firmie, ale także na przykład nasze zasoby marketingowe, żeby dotrzeć do kandydata. I teraz w zależności od roli możemy wykorzystać darmowe źródła, takie jak grupy, takie jak właśnie jobboardy, takie jak różnego typu communities, gdzie to ogłoszenie szerujemy. Wykorzystujemy naszych pracowników, którzy mogą poszerować ogłoszenie. I możemy też patrzeć w stronę tego, jakie budżety mamy i na przykład puścić kampanie reklamowe, tak? I mówię tutaj o kampaniach w social mediach, kampaniach na Google, gdzie podeprzemy to ogłoszenie, tak? Damy mu po prostu większych skrzydeł i trafimy do grup zarówno tych targetowanych, czyli ludzi, których chcemy dopiero znaleźć, ale i gdzie przypomnimy tym, którzy już kiedyś byli u nas, że hej, otworzyliśmy taką rolę. Możemy też puszczać kampanie mailingowe, co też jest jakby super, jeżeli już mamy bazę swoich kandydatów, to dlaczego się do nich nie odezwać? A więc marketing rekrutacyjny, wydaje mi się, że on cały czas szuka tych sposobów dotarcia do kandydatów, najbardziej optymalnych sposobów. No i tak, może tutaj zrozumiałe, ale właśnie, bo pytanie jest też takie, czy ty tak naprawdę też masz, jesteś odpowiedzialny na przykład za jakieś budżety, jeżeli chodzi o promocję takiego ogłoszenia, czy w ogóle takie rzeczy ustalacie sobie w live czacie, że nie wiem, potrzebujecie tego programisty, wiadomo, jest budżet na zatrudnienie, czyli ile jesteś w stanie mu zapłacić, ale czy też macie jakiś budżet na właśnie promocję, jak to wygląda? Mhm. Okej, to w live czacie to ustalamy, a wcześniej w druidzach miałam budżet per rola, który miesięczny, który się powtarzał i w ramach tego budżetu ja sobie puszczałam kampanię bądź robiłam inne rzeczy, nie wiem, na przykład opłacaliśmy jakieś miejsca sponsorowane albo cokolwiek innego, no mi przyszło do głowy. Czyli to jest jakby twoja jakby odpowiedzialność, że nie wiem, przychodzi u was ktoś z rekrutacji i mówi, że musimy to znaleźć kandydatów na to stanowisko. I załóżmy, że ustalacie sobie budżet, jest tam ileś tam tysięcy, powiedzmy, na rekrutację i ty sobie stwierdzasz, dobre, przeznaczę część kasy na Just Joina, część na NoFluffa, część rzucę na jakieś Google Adsy i tak dalej. Czy to jest jakby twoja rola? Zdecydowanie tak. Jakby wiesz, no ja muszę wiedzieć, ile wydaję i muszę to też śledzić, tak żeby wiedzieć, że na przykład pozyskanie tej roli przez 3 miesiące promocji kosztowało nas 2000 zł, a na przykład taka sama praca z sorcerem, freelancerem kosztowała nas 10 tysięcy złotych. No jakby ja muszę to wiedzieć, muszę to porównywać. Kurczę, no praca bez świadomości tego, ile coś kosztuje,
No dokładnie, no, ale byłem właśnie ciekaw na jakim jakby wiesz, na jakim poziomie masz jeszcze wpływ tak naprawdę na to. Czy tam, nie wiem, jest tak, że na przykład ktoś tam publikuje na tym portalu, bo zawsze tak robiliśmy. No ale zakładam, że tak nie jest. No dobra, ale właśnie, czy robisz sobie jakieś swoje wewnętrzne, a może masz narzucone jakieś KPI-e odnośnie tego, ile jakby chcesz, wiesz, wygenerować odsłon, czy potem potencjalnych kandydatów z jakiegoś budżetu i tak dalej? Jak to wygląda? Jasne, na przykład teraz mogę podać konkretny przykład, że puszczam kampanie reklamowe w social mediach naszych ról deweloperskich. No i na razie robię to, testuję na małych budżetach i sprawdzam, które z tych kampanii, które zostawię, najlepiej generują nam najlepszy ruch. I to, co jest ważne, moją najważniejszą konwersją jest przejście na formularz aplikacyjny, tak? Więc jakby to jest ten taki złoty środek, który też jest dosyć ciężko mierzyć, ponieważ wiesz, to są konwersje tak naprawdę wspierane, że jeżeli ktoś zobaczy naszą reklamę, to wcale nie znaczy, że on od razu wejdzie i rzuci nam CV. On może za 7 dni dopiero wrócić na naszą stronę, kiedy już to okno konwersji jest zamknięte, czyli nasz na przykład Facebook nie powie ci, że ten kandydat jakby z tej reklamy wszedł i zostawił ci CV, tylko on wejdzie na naszą stronę bezpośrednio, przeczyta jakiś artykuł i zostawi nam swoje CV i wtedy właśnie moją rolą też jest to, ta analityka, czyli dojście do tego, czy te kampanie faktycznie wspierają to, że ktoś zostawia nam później CV. No i to jest tutaj ten zasób właśnie umiejętności analitycznych, pracy na Google Analytics. No dobra, ale to okej, okay, czyli jakby mierzymy sobie też właśnie w Analyticsie i też jest, to też mnie zainteresowało od razu, no bo podałeś też taki przykład, który my też się jakby zmagamy w przypadku już jakby produktu, nie? Że możemy mieć sytuację taką, że nagrywam przykładowo owocowe wtorki, nie mam żadnej konwersji z tego, bo nikt nie wchodzi, ale jakby przykładowo organik tam rośnie, nie? Czyli jakaś taka świadomość jakby marki, ktoś wyszukuje gdzieś tam w tym. I czy masz jakieś takie sposoby na połączenie tych tematów, że wrzuciłaś, czy bardziej patrz po prostu na to, że wrzuciłaś kampanię i masz nawet właśnie jakiś taki organik większy i jakoś to łączymy? Bo to jest trudne zadanie, nie? To jest mega trudne zadanie, żeby to połączyć, kiedy nie masz stricte UTM-ów, wejścia, piksela czy czegoś tam, nie? I to jest tak naprawdę ból employer brandingu, tak? I to jest to, o co ludzie pytają, że jak mierzyć działania employer brandingowe, skoro wiesz, robisz event i nie wiesz, czy ktoś jakby zapamięta ciebie. I w ogóle budowanie wizerunku, czy to marki, czy to pracodawcy, to jest właśnie ta robota taka, wiesz, fajna z jednej strony, bo bardzo dużo można osiągnąć, ale z drugiej strony nie masz tych wyników, tak? I to jest ciężkie. I odpowiadając na twoje pytanie, moją ulubioną sztuczką marketingu rekrutacyjnego jest tak naprawdę rozmowa z ludźmi, którzy przychodzą do nas do firmy bądź z klientami. To jest marketing, to jest właśnie badanie tego, jaką ludzie mają świadomość twojej marki. Więc dla mnie złotym źródłem informacji jest nowo zatrudniona osoba, ponieważ to jest nasz złoty kandydat, tak? To jest ktoś, do kogo my chcemy kierować przyszłą komunikację, bo go zatrudniliśmy z jakiegoś powodu, więc taką osobę no, trzeba przewertować w każdą stronę i się zapytać, gdzie o nas słyszałeś, co o nas słyszałeś, czy widziałeś owocowe wtorki, czy jakby widziałeś reklamę, czy może kogoś zobaczyłeś, czy sprawdziłeś ludzi, z którymi będziesz pracował, czy przeczytałeś coś o nich na tablicy i tak naprawdę to, co siedzi w świadomości drugiej osoby, to są właśnie te takie dane, do których my dążymy, tak? Jeżeli osoba ci powie, która, nie wiem, twój klient przyjdzie do ciebie i powie ci, że przyszedł do ciebie, bo widział owocowe wtorki, no to masz tutaj odpowiedź, że one działają, tak? I wiesz, ile zarobiłeś na nim. Ale macie to jakoś w jakiś sposób ustrukturyzowane, że nie wiem, forma, jeden z etapów onboardingu jest właśnie taki wywiad z nowym pracownikiem, skąd się dowiedział o firmie i tak dalej, czy to jest takie bardziej luźna rozmowa przy kawie, skąd w ogóle? Zdecydowanie to powinien być etap onboardingu, powinniśmy taką osobę wziąć. Wydaje mi się, że dobrze, jeżeli to jest właśnie taka po prostu kawa, luźna, pogadanie. Niestety teraz nie możemy tego zrobić w kuchni przy ekspresie, ale umówienie się z tą osobą, zainteresowanie się nią, po prostu pogadanie o tej ścieżce. No i we wczacie do tej pory właśnie robił to team onboardingowy, że tak powiem. I ja teraz chcę tam się tak trochę wcisnąć i powiedzieć, że dajcie, ja też chcę pogadać. W Droidcach miałam, jakby to był taki etap, że jak ktoś przychodził, to sobie z nim zawsze gadałam i
i się dowiadywałam. I to naprawdę daje niesamowite efekty, bo na przykład po pierwszych takich rozmowach w live czacie wyszło, że na 10 osób 9 przyszło, bo znajomi albo znajomi znajomych mówili super rzeczy. I wiesz, i dla mnie to jest super, bo to znaczy, że musimy jeszcze bardziej to employee advocacy pocisnąć, żeby nasi ludzie wewnątrz chcieli mówić o live czacie, a z drugiej strony naprawdę nie ma świadomości naszej firmy na zewnątrz, co nie? I teraz jakby ja bym chciała za na przykład rok mieć też 10 osób, z którymi pogadam i żeby 5 powiedziało, że właśnie kogoś znało albo ktoś kogoś znał i tak się dowiedzieli, a żeby 5 powiedziało, że widzieliśmy webinar, widzieliśmy content, widzieliśmy waszego dewelopera na jakiejś konferencji i jakby wtedy będę miała takie, okej, okay, robię swoją robotę. Takie swoje success metrics, nie? No dobrze. No dobra, a to naprawdę jesteś w live czasie od 2 miesięcy, czyli jakie masz tak naprawdę na ten moment takie główne obowiązki, którymi będziesz albo się zaczynasz zajmować? Okej. To w tym momencie takie moje główne wyzwania. Pierwsze to jest redesign careers. Ja jak przyszłam, on już był w trakcie, ale jakby stwierdziłam, że dobra, zróbmy jeszcze coś innego i tam trochę namieszałam i zrobiliśmy redesign redesignu. A więc tutaj moją rolą będzie właśnie to, żeby współpracować razem z całym zespołem, gdzie mamy designera, mamy kontentowca, mamy ludzi właśnie z rekrutacji, żebyśmy wszyscy jakby pokazali tę kulturę live chata, tak, w literkach, w zdjęciach, w filmach. To jest niesamowicie trudne zadanie, bo jesteśmy świetną firmą i wydaje mi się, że odstajemy kulturowo trochę od takiej średniej, nawet bardzo. A z drugiej strony, wiesz, to jest ograniczony zasób, jaki możemy wykorzystać. Więc świetne zadanie. Później, gdy już ta strona wyjdzie, to podpięcie całej analityki, żeby nie gubić tego ruchu, żeby dobrze mierzyć te wszystkie akcje, skąd ludzie do nas przychodzą, co robią na tej stronie, jaka jest ich ścieżka dotarcia do właśnie swojego ogłoszenia o pracę. No i cały czas optymalizacja. Także to jest moje takie, wiesz, to jest coś takiego, co jest dla mnie najważniejszym narzędziem, ta strona careers. Inną rzeczą, jaką się zajmuję razem z zespołem, to jest employee advocacy. Wprowadzamy program, więc tutaj jakby spotykam się z ludźmi, rozmawiam, mamy różne konsultacje z firmami i chcemy to zrobić fajnie, tak żeby ludzie wewnątrz mieli z tego korzyść w postaci budowania personal brandingu i żebyśmy my z tego mieli korzyść, że ludzie o nas mówią. A to jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, na przykład teraz prowadzimy taką kampanię promocyjną naszych ofert deweloperskich i tutaj na przykład zbudowałam takie na szybko w ogóle landing page, które zbierają to, że jeżeli jesteś frontend deweloperem, to my mamy dla ciebie 4 różne zespoły, do których możesz dołączyć i wszystkie 4 są różne, są zespoły ogromne, produktowe, w sensie wszystkie są produktowe, ale są zespoły duże, ale są też zespoły takie małe, które działają jak małe startupy w firmie. I to jest, wiesz, jakby przekazanie tego, że mimo, że ty masz jedną specjalizację, to możesz przyjść tak naprawdę pracować w 4 różnych małych firmach w firmie. I no i podparcie tego właśnie kampaniami reklamowymi, na przykład wykorzystaniem naszych pracowników do tego i tak dalej. Także okay, to są 3 takie moje główne zadania teraz. A jeżeli chodzi o tą zakładkę kariera, to też jest, czy stronę kariera, to jest też trochę ustalone tak, że to jest jakby twoje takie dziecko, że ty jesteś jakby odpowiedzialna za to, czyli ty jesteś jakby osobą odpowiedzialną za stronę kariera w firmie? Tak, dostałam ten projekt, jestem super, bardzo wdzięczna mojej liderce, bo się bardzo nim jaram, wiesz, to jest fajna rzecz, co nie? Jakby. No właśnie, no i bo też widziałem twoją aktywność w socialach, nie? Jakby faktycznie, jak teraz przygotowujecie tą stronę kariera, to jak do tego podchodzisz? Trochę jakby robisz sobie research, jak to wygląda na innych stronach, czy jakby skąd też jakby trochę czerpiesz tą wiedzę, w jakim kierunku ze stroną kariera pójść, nie? Z tą konkretną stroną. Nawet nie chodzi o same wszystkie, całą twoją wiedzę, ale konkretnie ze stroną kariera. Jasne, to w ogóle to, co zrobiłam na samym początku, gdy przyszłam do firmy, to zrobiłam sobie call center w domu i dzwoniłam, rozmawiałam ze wszystkimi, z którzy chcieli ze mną rozmawiać, żeby wyczuć tak naprawdę, kim jesteśmy i wiesz, czym się kierujemy w tej firmie, czy
nasza konstytucja faktycznie się przejawia w jakby umyśle ludzi, którzy tutaj są. I tak jest. To jest niesamowite, że mamy wartości, którymi ludzie podpierają swoje wypowiedzi na przykład, więc to jest ekstra i wiem, że jakby wartości faktycznie wtedy trzeba pokazać na tej stronie, bo one są ważne i że na przykład możemy wykorzystać do tego naszych ludzi. Więc jakby rozmowy z ludźmi i wyczucie tego, kim jesteśmy i gdzie chcemy iść i jaki jest nasz plan w ogóle rozwoju, to raz. Dwa, oczywiście inspiracje, sprawdzanie, co jest tak naprawdę na topie, jak wygląda taka bardzo dobrze zrobiona strona Careers, co na niej jest, jakie elementy i które strony wywierają takie wrażenie wow, co nie, że wchodzisz i sobie myślisz, jak chcesz tam pracować i teraz przekucie tego na naszą kulturę, na to, co my możemy pokazać i szukanie rozwiązań tak naprawdę na każdy moduł tej strony, czyli jeżeli chcemy pokazać wartości, to jak zrobić efekt wow, jeżeli chcemy pokazać proces rekrutacyjny, jak wywołać efekt wow. No i teraz jakby to jest, wiesz, praca naszej graficzki, naszego kontentowca, żeby to faktycznie teraz przekuli w ten efekt. Też wykorzystanie naszych narzędzi wewnętrznych, no bo robimy właśnie live chat, robimy knowledge base, czyli taką sekcję, gdzie możemy odpowiadać na najczęściej zadawane pytania. Mamy chatbota, więc wykorzystanie tego i ogólnie pokazanie naszej wizji, czyli chcemy łamać bariery komunikacji online, tak? Czyli jeżeli ktoś wejdzie na naszą stronę Careers, to żeby on poczuł, że to jest dialog, że to nie jest jednostronicowa, tylko wiesz, komunikacja, kogo my szukamy i kogo chcemy. Więc to jest tak dużo takiej pracy kreatywnej, dużo prac komunikacyjnych z ludźmi, no i później pisanie briefa, gdzie to wszystko się zbiera, rozmowy z ludźmi, czy to faktycznie chcemy pokazać, wiesz, rozbudowywanie tego o kolejne strony, wyrzucanie z jednej strony na drugą, no i zobaczymy. Słuchaj, do końca roku mam nadzieję, że zabierzemy się za kodowanie albo wręcz wypuścimy to, zobaczymy, nie, trzymam kciuki. Okej. Więc tak. Widzę, jak się jarasz tym, więc to jest też fajne. No dobra, a zakładasz sobie jakieś już jakby success metrics, czy na przykład nie chcesz sobie porównać liczbę wejść teraz, czy liczbę przejść na przykład na ogłoszenia, czy liczbę właśnie czego? Jakby skąd będziesz, skąd jakby jak chcesz stwierdzić po tym wdrożeniu, że ta nowa strona działa lepiej niż stara, oprócz takiego subiektywnego, że wygląda fajniej? Okej. Zdecydowanie to będziemy mogli mierzyć świadomością ludzi o tym, kim jesteśmy i jako zespół, bo w tym momencie dosyć mało mówimy o tym, jacy jesteśmy. Jeżeli ja byłam, wiesz, kandydatką i jakby szukałam tych informacji, byłam tego głodna i jakby dosyć mało tego zobaczyłam, więc teraz nie mamy nic tak naprawdę na tej stronie Careers, więc wszystko, co zrobię i będzie na pewno lepiej działało. Więc bardziej chyba takim moim miernikiem sukcesu będzie to, jak kandydaci do nas przyjdą i powiedzą, że tak, wiemy, jakie są wartości, tak, jakby fajnie wyglądacie na zewnątrz, jakby czuję, że będę tutaj pasował, może bardziej w tym kierunku, czyli nastawienie na też pokazanie takiego culture fitu, tak, nie tylko tych umiejętności technicznych, bo to z ogłoszenia ktoś może sobie wywnioskować, czy się nadaje, czy nie, ale żeby jeszcze faktycznie wiedział, że czego my od niego oczekujemy, jeżeli chodzi o kulturę organizacji, która jest bardzo ważna. No dobra, no to wiemy tak naprawdę też jakby, że tam czerpiesz jakieś inspiracje właśnie w kwestii tego, jak ta strona kariera ma wyglądać. Właśnie widziałem też te sporo wiadomości, znaczy informacji na LinkedInie, też pytań, ale skąd tak naprawdę też czerpiesz tą swoją wiedzę, jeżeli chodzi o marketing rekrutacyjny, właśnie o działania też trochę być może ebowe, jakby gdzie, skąd tak naprawdę szukasz tych inspiracji, jakie książki, kursy, może podcasty, blogi, co mogłabyś nam polecić? Okej, to dużo zależy od tego, jaki już ma się background, tak? Jeżeli marketingiem rekrutacyjnym chce się zająć osoba, która robi marketing, to zdecydowanie tutaj fajnie będzie iść w kierunku EB, żeby trochę jakby patrzeć pod kątem kandydata, nie klienta, bo jednak te potrzeby są różne. Więc ja osobiście zapisałam się na podyplomówkę teraz, jakby nigdy nie jest za późno, żeby się uczyć. I mam zamiar sobie poukładać tą wiedzę, czytam dostępną literaturę employer brandingową, obserwuję osoby, które się tym zajmują w Polsce i jakby
nawiązuję znajomości z osobami, które już ten employer branding robią. I wydaje mi się, że to, co jest bardzo fajnego, to żeby się po prostu z takimi osobami, które obserwujemy, umawiać na kawę. Tak? Jakby ludzie chcą rozmawiać, chcą się dzielić wiedzą. Jeżeli zadajesz właściwe pytania, to możesz się najwięcej nauczyć niż z książek. I w drugą stronę, jeżeli pracujesz w HR-ze, a chcesz się zająć marketingiem rekrutacyjnym, to warto spojrzeć na tych, którzy ten marketing robią dobrze. I tutaj w Polsce jest ogrom ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy, ale też za granicą mamy takie materiały, jak takie kursy jak CXL. Mamy Growth Tribe, który prowadzi różne kursy. One są dosyć drogie, ale też można trafić na darmowe takie ich materiały, na przykład kanał na YouTubie, i tam polecam zaglądać, ponieważ mają dosyć dużo fajnych materiałów dla osób, które chcą dopiero zacząć swoje, stawiać pierwsze kroki w marketingu, i wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. I tak naprawdę działanie, czyli testowanie, uczenie się, wyklikiwanie rzeczy, bo jeżeli sami nie poklikamy i nie wiem, nie nauczymy się Google Analyticsa, chodząc tam i szukając odpowiedzi na pytania, które mamy, bądź nie ustawimy sami kampanii reklamowej, bądź nie pobawimy się w WordPressie i nie spróbujemy narzędzi SEO, no to tak naprawdę nie nauczymy się tego z żadnego kursu, z żadnej książki. Tak więc ja jestem z tej drużyny. Czyli jakby praktyka, testy, więc tak. Znaczy na pewno jest tak, że tej teorii na rynku jest dużo oczywiście, nie? Więc jakby i też dużo mimo wszystko jest z tej teorii w formie darmowej, czyli nie musimy za nią płacić. Na pewno też mamy fajne jakieś grupy, mówię teraz o HR, grupy HR-owe rekrutacyjne na LinkedInie, na fejsie, więc to jest super. Ale tak jak mówisz, no jakby te testy, praktyka, no to jest coś, co nam tak naprawdę pokaże, nie? Bo pewne rzeczy, które fajnie są opisane, być może w ogóle w twojej organizacji nie zadziałają na przykład, nie? Albo Dokładnie. Zadziałają inaczej, więc jakby na to też tak naprawdę trzeba się przygotować, no. Powiem ci, że na tym stanowisku trzeba mieć najzwyczajniej w świecie otwartą głowę, tak? Czyli trzeba mielić pomysły. Ja na przykład teraz to, co jest dla mnie bardzo fajne w przejściu do live chata, to, że to jest firma produktowa. Nigdy nie pracowałam wcześniej przy produkcie i dla mnie dużo rzeczy marketingowych jest bardzo nowych. I miałam też taką świadomość, że nie wiem, czy dostałabym się do pracy w live chacie jako marketingowiec, ponieważ nie mam tego doświadczenia w SaaS-ach. No ale teraz rozmawiam na przykład z Rafałem, który jest liderem product marketerów i on mi opowiada o tym, jak powstają nasze produkty, jakie są fundamenty tego, żeby był stały przyrost klientów i żeby to było takie, że jeżeli odetniemy finansowanie, to żeby nadal ci klienci przychodzili. I to jest tak mądrze poukładane, że gdy on mi o tym opowiadał, to ja od razu przekuwałam sobie, dobra, to mogę zrobić tak, tutaj to mogę zrobić w ten sposób, a to jakby możemy jakby przekuć na taki styl, tak? I to jest właśnie coś, co trzeba w marketingu robić, tak? Szukać rozwiązań dla siebie, dla swojej branży i przekuwać, spisywać to, bo tych pomysłów jest naprawdę ogrom, i je testować. Także to jest moja najlepsza rada, a druga jest taka, żeby właśnie rozmawiać z ludźmi. I tak jak powiedziałeś o grupach, są faktycznie świetne grupy employer brandingowe. Na przykład lubię grupę Adriana, I Love HR. Tam naprawdę dużo się dzieje i dużo pytań można pozyskać. Uwielbiam to, że jak piszę pytanie na LinkedInie, to ludzie mi odpowiadają. Ale z marketingiem rekrutacyjnym robimy własne community. Także mając tutaj twoją platformę, mogę od razu zaprosić osoby zainteresowane tym tematem, ponieważ zbierzemy ekspertów, którzy już się tym zajmują i którzy już coś potrafią, i będziemy tworzyć wokół tego właśnie najzwyczajniej w świecie community, żeby można było zadać pytanie i żebyś dostał na nią odpowiedź, na to pytanie odpowiedź. I będzie nas można znaleźć na marketingrekrutacyjny.pl po prostu. Tam będzie formularz, żeby się zapisać do tego community, i zobaczymy, jak to będzie działało. A to będzie działało w formie zewnętrznej jakiejś platformy, czy będzie, okej, zewnętrzna platforma, tak? To znaczy
rozkminiamy teraz, czy najlepiej zrobić to na Slacku, który jest taki, wiesz, najbardziej, że tak powiem, Super. komunikacyjnie ograny, czy na grupie FB, ale chcemy zrobić do tego zapisy, żeby faktycznie, żebyśmy czuli, że się gdzieś zapisaliśmy, bo dodanie się do grupy FB, wiesz, jak się teraz kończy, dodasz No, się i zapominasz. No. Masz 6 tysięcy członków grupy i aktywnych 20, więc jakby tak, tak to jest. No. No, a nie, my no, chcemy mieć tych aktywnych. Super, Slack bardzo, bardzo fajny pomysł, nie? Bo to faktycznie no, sporo firm korzysta, więc jakby też to będziesz miała od razu na kompie, więc fajnie, no. Super, kibicuję mocno. A też trzymam kciuki za nas. Super, Kasia, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Fajnie, że poruszyliśmy ten temat i liczę, że naprawdę tutaj ktoś sobie wybierze fajne mięso z tej rozmowy i dostosowuje właśnie do siebie. Nie? O tym trzeba warto pamiętać, że trzeba sporo testować, brać to, co nam pasuje, dostosować do swojej firmy i, no i się nie bać, jakby działać. Nie? Dokładnie I, tak. I też to, co mi się spodobało, to jest też to, że pamiętajcie też jakby o tych swoich możliwościach. To też nie znaczy, że jak jesteście firmą 20-30 osobową, to nagle musicie stworzyć dział EB, dział marketingu rekrutacyjnego i dział HR-owy, bo po prostu nie macie budżetów, ale na pewno część działań, które na przykład osoba z marketingu rekrutacyjnego robi, ktoś inny też może zacząć robić, nie? Więc fajnie. Super. Dokładnie tak. Super, najważniejsze dzięki. To mieć otwartą głowę. Dokładnie. Tym zakończmy. Dzięki bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Cześć. Trzymaj się. Pa. Hej.